Witam. W dzisiejszym odcinku przygotujemy głowacza, tylko tym razem troszeczkę innego. Do zrobienia tej przynęty posłuży nam hak o rozmiarze 2.0. Resztę materiałów opiszę podczas produkcji przynęty. To zaczynamy. Budowę naszej przynęty zaczniemy od nawinięcia nici wiodącej na trzonek haczyka. Ja użyję czarnego koloru nici o rozmiarze 8.0. Do takich wielkości przynęt jest ona jak dla mnie idealna. Ok, teraz zajmiemy się naszym ogonkiem. Do zrobienia go posłużą nam tego typu pióra z kapki genetycznej. Mocujemy je do trzonka haczyka. Ok, teraz trzeba to wiązać. Teraz troszeczkę urozmailiśmy nasz ogonek, do tego użyję Angel Hair. Odcinamy nadmiar materiału. W porządku, teraz wzmocnimy nasz ogonek, bo jeszcze przed tym przywiążemy nasz zonker, materiał, z którego zbudujemy nasz tułów. Jest to zonker skośno cięty. Idealnie sprawdza się do budowy tułowi przynęt. Wzmocnimy nasz trzonek haczyka lakierem. Thank you.
wcześniej. Ostatnią czynnością, jaką trzeba zrobić, to przykleimy naszą główkę, o której mówiłem wcześniej. Trzeba pamiętać, by przykleić ją w odpowiednią stronę, ponieważ nasza przynęta chcemy, by pracowała tak ułożona. Jak już dołożyłem główkę, ostatecznie wzmacniamy to jeszcze tutaj nicią wiodącą, którą również potem zaklejamy i czekamy, aż klej zasnął i nasza przynęta jest już gotowa. Wzmacniamy naszą nić klejem.